kolejnym filmie i dzisiaj, tak jak Wam wczoraj zapowiadałam, zapraszam na film z otwarciem pudełka od Shinybox. Jest to ekstra box wydany w styczniu. Nazywa się on So So Charming i jest zawartością kosmetyków Charming Rose. Jeśli chodzi o pudełko, to powiem Wam, że jest tak urocze, jak sama nazwa wskazuje. Ja, jak wiecie, jestem fanką różów, pudrowych różów, zresztą też to tutaj widzicie po ubraniach. I pudełko naprawdę, naprawdę mnie tak wizualnie do siebie przekonuje. No ale najważniejsza jest oczywiście jego zawartość, o czym dzisiaj się przekonamy wspólnie. I co chciałam jeszcze powiedzieć, zanim zacznę pokazywać, co jest w tym pudełku i otworzymy je razem. Jeśli chodzi o pudełka, te ekstra boxy z zawartością tych kosmetyków Charming Rose, są one cały czas dostępne na stronie, więc jeżeli Was zainteresuje to pudełko, to możecie je jeszcze nabyć i ja Wam link zostawię na dole pod filmem, tak, tam gdzie zawsze wszystkie informacje umieszczam. Więc teraz nic, przechodzimy do otwarcia pudełka. Otwieram pudełko. Komisyjnie, zawartość, póki co, wiecie, papierek, rozwijam i widzę kosmetyki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kosmetyków. I co tutaj mnie na początku trochę zdziwiło, ponieważ ja to pudełko zajrzałam do niego już wczoraj, jak Wam mówiłam we vlogu, troszeczkę mnie zdziwiło, że nie ma żadnej informacji, kartki na temat tego, czy są to produkty pełnowymiarowe, bo jeżeli chodzi na przykład o taki produkt, ja widzę, że to nie jest produkt pełnowymiarowy, no ale reszta tych produktów, nie wiem, nie znam ceny. I wiecie, no łatwiej jest pisać na kartce, co jest do czego, niż szukać na opakowaniach, więc uważam, że tutaj ta kartka powinna być. No niestety nie ma, tutaj patrzyłam też pod spodem i tej karteczki nie było. No ale pomijając to, zacznę od tych takich największych produktów. I co to jest? Jest to mleczko z wyciągiem z malwy czarnej. Jest to w ogóle jakaś seria profesjonalna i z tego, co Wam właśnie powiem tak krótko na temat tych kosmetyków, może Wam na początku powiem, co tutaj jest napisane. To jest 100 ml, jest pompka, czyli jest dobrze. Ja mleczka nie używam, ale powiem Wam, że jak skończę swoje oleje do demakijażu, to na pewno je wypróbuję. Jest to delikatne mleczko przeznaczone do demakijażu każdego typu skóry. Idealnie usuwa makijaż, również wodoodporny, łagodna formuła z wyciągiem malwy czarnej. Jest idealna także dla wrażliwych oczu i delikatnej skóry. Ja, wiecie, że ja lubię sobie patrzeć skład, jakie są te kosmetyki, jaki mają skład. I tutaj ma, jeśli chodzi o to, on ma alkohol, ale ma ten alkohol, który jest taki bezpieczny dla skóry, jest dobry dla skóry, ponieważ alkohole w kosmetykach dzielą się na dobre i na złe. I niektóre te dobre alkohole, one są jak gdyby takie, służą nawilżeniu skóry, więc nie wszystkie alkohole są złe, no ale w większości kosmetyków ja jednak nie mam w ogóle alkoholi. No ale ten tutaj ma ten dobry alkohol w składzie, bo tak jak mówię, właśnie wczoraj sprawdzałam, jest parafina i są parabeny, więc jest to kosmetyk, którego nie można nazwać kosmetykiem takim idealnie naturalnym. No ale zobaczymy, powiem Wam, że ja jestem ciekawa tych kosmetyków, ogólnie tak wizualnie przyciągają mój wzrok. Kolejnym kosmetykiem jest płyn micelarny. Akurat ja sobie wczoraj kupiłam i dzisiaj dostałam płyn micelarny i jest to również 100 ml. I tutaj już w płynie micelarnym nie ma alkoholi, są parabeny. Tak, są tylko parabeny, więc skład on ma troszeczkę lepszy. Te parabeny są naprawdę już tutaj na ostatnim, po prostu na końcu tej listy składników. Więc drugim kosmetykiem jest płyn micelarny, który już składem mnie bardziej przekonuje. Co tutaj mam jeszcze fajnego?
myślałam, że to są kremy i powiem Wam, że szczerze, że trochę nie chciałam, żeby to były kremy, ponieważ ja kremów do twarzy mam teraz sporo i nie miałabym kiedy ich przetestować, ale jest to balsam do ciała, który, ja zaraz Wam przeczytam dokładnie, który koryguje kolor skóry, to jest taki CC balsam. Więc zobaczymy, jeśli chodzi o jego pojemność, to 50 ml i jeśli chodzi o jego skład, to wczoraj czytałam, ale też ma parabeny na końcu, nie ma już parafiny i alkoholi też już nie ma, więc no zobaczymy, jak ten balsam się sprawdzi. Ja mam kilka takich zmian skórnych, koloru skóry, tutaj na dekolcie właśnie od słońca, więc na pewno jak zużyję swoje balsamy, to wezmę się za ten i fajne jest to, że ma pompkę i że jest mała pojemność, ponieważ ja mam dużo balsamów i na pewno kolejny taki, wiecie, jakiś duży balsam to na pewno nie, bo to miejsce mi zajmuje, więc taka pojemność w tym pudełku jest fajna, bo można po prostu przetestować. Kolejnym produktem jest też balsam. Dwa balsamy w jednym pudełku to chyba trochę za dużo. W każdym razie ja mam komu go oddać, bo jest to balsam łagodzący z kwasem szikimowym. Nie mam pojęcia i nie znam tego kwasu, no ale moja mama chętnie przetestuje ten balsam, więc też jej oddam, to też jest 50 ml, więc można sobie przetestować. Jeśli chodzi o cenę i pojemność, nie mam pojęcia, czy to są produkty pełnowymiarowe. Wydaje mi się, że nie, bo balsamy jednak są chyba w większych pojemnościach. I tutaj mam krem. Powiem Wam, że z tego kremu jestem bardzo zadowolona, ponieważ jest to krem z kwasami. To jest krem NCBS i ja nie wiedziałam dokładnie, co to jest krem co to jest w ogóle NCBS, ale przeczytałam sobie w internecie, że jest to kuracja taka antytrądzikowa, złuszczająca. To są jakieś też odmiana kwasów. Nie słyszałam nigdy o takich. Więc to jest krem, który po takich kuracjach jest wskazany. Jeśli chodzi o skład, to no też ma parabeny, też ma tam, ale akurat jeśli chodzi o alkohol, to też ma ten dobry alkohol w składzie. No więc zobaczymy. I jest to, on zawiera kwasy migdałowe i salicylowe w sobie. Jest to taka mała próbeczka, 15 ml. Ja czytałam sobie o nim opinię na Wizażu i dużo dziewczyn właśnie go zachwalało i polecało tak, żeby stosować go nie codziennie, bo to jednak może wysuszyć skórę nadmiernie, ale co drugi, trzeci dzień na noc. Więc ja na pewno ten krem przetestuję i jestem naprawdę go bardzo ciekawa. Kolejnym kremem jest krem wypełniający, modelujący. To nie jest przeznaczony krem dla mnie, jest to krem do pielęgnacji cery dojrzałej, więc oddam go mamie, jej akurat się krem skończył i podobnie do tamtego kremu też zawiera parabeny, alkohol, ten dobry i jeszcze jest jakiś alkohol, który nie wiem, czy jest dobry, czy zły, wydaje mi się, że nie wiem, czy zły, no nie powiem, czy zły, ale wczoraj tak przepatrzyłam sobie mniej więcej i tego alkoholu nie widziałam ani w tych dobrych alkoholach, ani w tych złych, więc ciężko mi jest określić. Dam go mamie i na pewno ona wtedy przetestuje i dam Wam znać. Więc tak się prezentowało całe pudełko. Jeżeli miałabym tak krótko podsumować, czy jest fajne, wydaje mi się, że troszeczkę takie złe, może nie złe, ale takie no po prostu nietrafione jest to, że są dwa balsamy. Myślę, że jeżeli chodzi o balsamy w jednym pudełku dwa, to jest ciut za dużo, bo zawsze zamiast balsamu moglibyśmy przetestować co innego. Fajne są te kremy, naprawdę bardzo mi się podoba ten krem z kwasami, z chęcią go wypróbuję. Płyn micelarny jest trafiony w dziesiątkę, ponieważ ja akurat zawsze chyba cierpię na deficyt płynów micelarnych. Mleczko wytestuję i dam znać. Jeśli chodzi o to, że w składzie jest parafina, to powiem Wam, że ja dbam o to, aby ten skład był fajny w tych kosmetykach, ale jeśli chodzi o olejki do demakijażu, to ja na przykład posiadam w swoich zasobach, że tak powiem, to większość niestety ma parafinę, ale moja buzia reaguje na nią dobrze.
ponieważ te olejki do demakijażu, na przykład jak to mleczko, nie zostawiamy tego na twarzy, ale zmywamy to za chwilę jakimś innym produktem i to nie zostaje na twarzy, więc moja cera po prostu no, dobrze na to reaguje. Jeśli chodzi o taką całkowitą ocenę tego pudełka, no tak na 5 dałabym taką czwórkę, ale ze względu na te balsamy, że są dwa w jednym pudełku, to jest za dużo. Więc tak, dajcie znać, co sądzicie o tym pudełku. Ja na pewno, jeżeli zacznę testować kosmetyki, bo na razie muszę skończyć te, które obecnie używam, to dam Wam znać, jak mi się sprawdziły. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!